10 najlepszych karabinów snajperskich na świecie. Miejsce 10. Blazer R93 Tactical. To karabin snajperski, produkowany przez niemieckiego producenta broni palnej Blazer, produkowany w latach 1993-2017. Karabin zasilany jest amunicją 7,62 na 51 mm NATO, ale również 300 Winchester Magnum, 338 Lapua Magnum i 6,5 na 55 mm. Magazynek pudełkowy mieści 5 naboi. Broń ma długość 1150 mm, natomiast długość lufy wynosi 650 mm. Zasięg efektywny karabinu wynosi 800 metrów. Jest używany przez m.in. niemieckie i holenderskie jednostki policyjne, australijskie wojsko i jednostki specjalne policji, polską straż graniczną, rosyjskie FSB czy ukraińskie jednostki specjalne. Miejsce 9. Sig Sauer SSG 3000. To karabin wyborowy produkowany przez szwajcarską firmę Sig we współpracy z niemiecką filią tej firmy, zakładami JP Sauer und Sohn. Głęboka modernizacja karabinu SSG 2000, produkowana od 1992 roku. Karabin zasilany jest amunicją 7,62 na 51 mm NATO. Magazynek stały mieści 5 naboi. Broń ma długość 1180 mm, natomiast długość lufy wynosi 610 mm. Zasięg efektywny karabinu wynosi 900 metrów. Karabin jest używany przez armię lub jednostki specjalne, m.in. Argentyny, Chin, Czech, Indii, Meksyku, Korei Południowej, Tajlandii czy Turcji. Miejsce 8. Orsis T5000. To rosyjski karabin snajperski, produkowany od 2011 roku. Federalna Służba Bezpieczeństwa, Federalna Służba Ochrony i Gwardia Narodowa Rozgwardia w 2017 roku przyjęły karabin snajperski nowej generacji Orsis T5000 i nazwały go Tochnost. Precyzyjny, kalibru 7,62 na 51 mm NATO i 338 Lapua Magnum. Wyjmowany magazynek pudełkowy mieści 5 naboi. Długość broni wynosi 1230 mm. Dla naboju 7,62 na 51 mm i 1270 mm 338 Lapua Magnum. W standardowej konfiguracji T5000 jest wyposażony w 660 mm lufę ze stali nierdzewnej i 698 mm w kalibrze 338 Lapua Magnum. Zasięg efektywny broni wynosi 1500 metrów. Oprócz Rosji używany przez armię lub jednostki specjalne Białorusi, Chin, Egiptu, Iraku, Syrii i Wietnamu. Miejsce 7. Sako TRG 42. To linia karabinów snajperskich, zaprojektowana i wyprodukowana przez fińskiego producenta broni palnej Sako. Sako TRG 42 jest produkowany od 1999 roku. Karabin jest zaprojektowany do strzelania mocniejszymi i wymiarowo większymi nabojami 300 Winchester Magnum i 338 Lapua Magnum. Broń zasilana jest z 5 nabojowego, odłączanego magazynka pudełkowego 338 Lapua Magnum lub 7-nabojowego odłączanego magazynka pudełkowego 300 Winchester Magnum. Karabin ma długość 1200 mm, a długość lufy wynosi 690 mm. Zasięg skuteczny broni zależy od kalibru. Dla 338 Lapua Magnum wynosi 1500 metrów. Używany przez armię lub jednostki specjalne na całym świecie. W Polsce ta broń w pierwszej kolejności weszła na wyposażenie jednostek antyterrorystycznych policji, potem JW Grom i 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca.
Miejsce szóste. M24 SWS. M24 SWS Sniper Weapon System to amerykański powtarzalny karabin wyborowy, produkowany od 1987 roku. Karabin wykorzystuje amunicję 7,62 na 51 mm NATO, ale również 338 Lapua Magnum. Broń zasilana jest 5-nabojowym stałym magazynkiem lub 5- lub 10-nabojowym wyjmowanym magazynkiem pudełkowym. Karabin ma długość 1092 mm, a długość lufy wynosi 610 mm. Zasięg efektywny broni wynosi 1500 metrów. Używany przez armię lub jednostki policyjne, między innymi USA, Meksyku, Japonii, Izraela, Węgier, Kolumbii czy Brazylii. Miejsce piąte. Desert Tech SRS. Desert Tech Stealth Recon Scout to karabin snajperski opracowany przez amerykańskiego producenta broni palnej Desert Tech, dawniej Desert Tactical Arms, z siedzibą w stanie Utah. Produkowany od 2008 roku, karabin strzela amunicją 338 Lapua Magnum, ale jest również dostępny w wielu innych kalibrach, w tym 6,5 mm Creedmoor, 7,62 na 51 mm NATO, 308 Winchester i 300 Winchester Magnum. Broń zasilana jest w zależności od używanego kalibru z 5, 6 lub 7-nabojowego odłączanego magazynka pudełkowego. Broń ma długość od 800 do 952 mm, natomiast długość lufy wynosi od 558 do 660 mm. Zasięg efektywny karabinu wynosi 1700 metrów. Używany przez wojska lub jednostki specjalne, między innymi Litwy, Ukrainy, Czech, Tajlandii czy Gruzji. Miejsce czwarte. Accuracy International AWM. Arctic Warfare Magnum to karabin wyborowy produkowany przez brytyjską firmę Accuracy International, produkowany w latach 1996-2013. Broń ta ma powiększoną komorę nabojową, co pozwala na stosowanie 300 Winchester Magnum i 338 Lapua Magnum. Ma odłączalny 5-nabojowy magazynek zgodny ze standardami NATO. Długość broni wynosi 1200 mm, 300 Winchester Magnum i 1130 mm, 338 Lapua Magnum. Natomiast długość lufy wynosi odpowiednio 660 mm i 686 mm. Zasięg efektywny broni wynosi do 1500 m. Zazwyczaj karabin AWM jest wyposażony w celownik optyczny Schmidt und Benda PM2, używany przez armię lub jednostki specjalne, między innymi USA, Niemiec, Polski, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii czy Norwegii. Miejsce trzecie. JTAC M200 Intervention. To amerykański powtarzalny karabin wyborowy, skonstruowany przez firmę JTAC, produkowany od 2001 roku. Karabin ten zasilany jest oddzielnym magazynkiem o pojemności 7 naboi 408 JTAC oraz 375 JTAC kalibru 10,4 mm. Broń ma długość 1346 mm, natomiast długość lufy wynosi 740 mm w standardzie lub 660 mm. Według zapowiedzi JTAC karabin miał zapewnić celny strzał na maksymalną odległość 2300 m. W rzeczywistości karabin jest skutecznie efektywny na odległość do 2200 m. Używany przez jednostki specjalne Czech, Turcji, Polski i Wielkiej Brytanii. Miejsce drugie. Barrett M82.
to samopowtarzalny, wielokalibrowy karabin wyborowy skonstruowany w amerykańskiej firmie Barrett we wczesnych latach 80. Produkowany od 1982 roku, broń zasilana jest amunicją 12,7 x 99 mm NATO. Magazynek pudełkowy mieści 10 naboi. Karabin ma długość 1448 mm z lufą o długości 737 mm lub 1219 mm z 508 mm lufą. Zasięg efektywny broni wynosi 2000 metrów. Z tego karabinu odnotowano drugi z najdalszych oddanych do tej pory skutecznych strzałów. Trafienie z karabinu M82A1 z odległości 2815 metrów miało miejsce w Afganistanie. Używany przez armię ponad 50 państw, w tym USA, Wielką Brytanię, Ukrainę, Szwecję, Norwegię, Nową Zelandię, Austrię, Włochy oraz Niemcy. Miejsce pierwsze: Macmillan TAC-50. To wielokalibrowy karabin wyborowy produkcji amerykańskiej, produkowany od 2000 roku. Karabin ten został skonstruowany w amerykańskiej firmie Macmillan Brothers Rifle Company jako broń do rażenia celów lekko opancerzonych, jak i siły żywej przeciwnika. Cechuje go duża celność na bardzo dużych dystansach. Karabin zasilany jest amunicją 12,7 x 99 mm NATO. Magazynek pudełkowy mieści 5 naboi. Broń ma długość 1448 mm. Natomiast długość lufy wynosi 737 mm. Zasięg efektywny karabinu wynosi 2000 metrów. Do tego karabinu należy rekord potwierdzonego trafienia z dystansu 3540 metrów z czerwca 2017 roku. Karabin jest używany przez armię lub jednostki specjalne, m.in. Kanady, Francji, Izraela, Południowej Afryki, Turcji, Ukrainy i USA.